Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Witki Gamer. W dzisiejszym hashtag 71 odcinku nagram dla was poradnik, jak poprawnie grać z zadymiarzem Hankiem. I muszę wam się pochwalić tym oto moim nowym zadymiarzem Kiełkiem. Teraz go na razie przetestuję i zobaczycie, jaki on jest słaby. Nie polecam wam go w swoim składzie, bo naprawdę jest słaby. Zobaczcie, jak próbuję zaatakować Bellę, to ona robi mi tak i nie mogę się nawet do niej zbliżyć. Widzicie? To jest niemożliwe po prostu, żeby Bellę tak dobrze zabrała. To jest po prostu niemożliwe. No. I o tym właśnie mówię. Z daleka strzelam, a tutaj zobaczcie, takie zakwasy. Niestety przegrałem ten mecz. To wypróbujmy go jeszcze raz w trybie 1 na 1. Być może Mandy pokona, ale zobaczymy. No nie wiem, nie wiem. Mandy też jest dobra, chyba nawet jeszcze lepsza niż Bella. Ale i tak ją pokonałem. O, lepsza od Belle. A i tak ją pokonałem. Dobra, dobra, dobra. Byle żeby nie było 1-1. I super. 2-0. Czyli nawet jest dobry, ale reszta zadymiarzy jest od niego o wiele lepsza. O wiele. I nie zmienię zdania. Nie zmienię nigdy. Bo ten zadymiarz jest strasznie słaby. Więc nie polecam wam go, szczerze mówiąc, sam się dziwię, że ja w ogóle go trafiłem w tym legendarnym Stardropie w chińskim roku. Mogłem trafić na przykład Huka, Kita, Kruka albo Pana P. Pan P na pewno by coś zrobił, albo Huk. A taki na przykład Kijełek nic we mnie zrobi, bo on ma po prostu mniejsze HP niż inni zadymierze. Taki Edgar albo Amber już na niego by się usadzili. To on musiałby się szybko gdzieś schować. Dobra, szukamy tego Hanka. Gdzie ty jesteś, Hank? Dobra. Nie tego. Tylko tego aktualnego. No dobra, ale zanim to, to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszym Golden Boya, pozdrawiam Jowamushi, pozdrawiam Gabrysię, pozdrawiam Stanleya, pozdrawiam Domino Live'a, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Samka Piotra Kusińskiego, pozdrawiam LWT Kącisz Malena Kłukasz, pozdrawiam Martynkę, pozdrawiam Martynę, pozdrawiam Stanleya S, pozdrawiam Roberta Bourbona, pozdrawiam Xnatix, pozdrawiam Domino 23, pozdrawiam Taczkę, pozdrawiam XX, Podłoga Bączek i Podłoga XX, pozdrawiam Bestie, pozdrawiam Astrid, pozdrawiam Anię, pozdrawiam Hejkat Blade i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz pokażę wam, co dzisiaj będziemy robić. Będziemy grać w zadymę, łowcę, knockout i starcie w trybie duo. Chociaż dwa mecze, żebym wygrał, to będzie git. Ale przeciwnicy, jak zwykle, przeciwnicy. Powinno być dobrze, ale jeszcze zobaczymy. Dobrze, Han. O nie.
Niby przed filmikiem wydawał się taki dobry, a tutaj normalnie ma takie zakwasy. Zobaczcie. Nie! No to hit! Kurde! Nie no, my musimy to wygrać. To jest ważny mecz. My nie możemy tutaj sobie pozwolić na przegraną. Dobrze, 1-1. Ale tak łatwo straciliśmy z tego gola. Dobra. Jakoś to mało radę. Jest! No, 2-1 wygraliśmy. Trochę się zdenerwowałem, że przegramy, ale w gruncie rzeczy dobrze, że mamy Hanka, który potrafi to robić wszystko. Pierwszy mecz wygrany. I to jest najważniejsze. Czyli widać, że ten Hank jest dobry. Dobra. Teraz łowcy. Ale Perla nawet pokonałem. Zobaczcie. Może wygramy, może nie wygramy, ale będzie fart dla nas. O, Kit, jak się usadziło. Aj, niestety. Tutaj 10 ranga. Zobaczcie, jaki chaos się stał. To teraz powalczymy o tego Stardropa. Być może go trafię. Ale jeszcze zobaczymy. Na pewno go trafię, bo gramy przeciwko na niemu Bullowi i Shelly. To pewnie wygramy. Przecież ci są słabsi. Nieważne, że ja nie wygrywam, ważne, że... O, nieważne, że ja czegoś nie robię. Inni robią to idealnie. No dobrze. Mam dwa eliminacje. Mam dwa zabójstwa. Nani, papa. Jestem tym kochani. Załatwcie ją. Dobrze, chłopacy. No, dwie eliminacje. Całkiem spoko. Mogło być więcej, ale dwie eliminacje to też całkiem spoko. No i wygrywamy tego magicznego Stardropa. Ale oczywiście rzadki. I monety, jak zwykle. Nie oddało to za dobrze, ale cieszę się, że chociaż tyle coś trafiłem. Teraz gramy w parze, w trybie duo. Na trybie duo czasami radzę tak na pół. Raz dobrze, raz słabo. Zawsze byle do przodu. Dobrze.
akurat jak ty tu przyjdziesz, to mnie załatwią. I mnie załatwią. O dobra ty. Idzie nigdzie, gdzie ja próbuję pójść. Więc poszli za mną. No dobra, to na dziś i tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój jakże przefajny odcinek, jak używam zadymiarza Henka, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie to trudno, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Paweł Wicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć, pa, narka, pa, pa.